Projekt komisji rozwoju przestrzennego druku nr 493. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Proszę państwa, została dodana do nas muzetka na rejonie Reguta w drugim szeregu zabudowy na nieomal na wprost w ulicy Sabały w ulicy Reguta. Tam jest planowana inwestycja blok mieszkalny na około 130 mieszkań, z tym, że to jest tak pierwsze, ja nie pamiętam, że było, są dwie kombinacje podziemne garażowe. Z garaż na dwóch kombinacjach. Z oszacowania, tak przeglądaliśmy tutaj głównie z Gaszkiem, z Frankiem, z kolegami, z kolegami komisji, że po tygodniu jest taki nowy wystarczy. Natomiast oczywiście zamieszczamy tutaj warunek 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny, 2 miejsca postojowe na każdy 50 m2 każdego lokalu użytkowego. Czyli standardowa, że tak powiem, w naszym przypadku tutaj dnia. Bardzo proszę radnych o przyjęcie takiego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystąpię do pytania. 5 kombinacji mieszkalnych, 5 na 10. Jest gdzie potrzebne garaże. Nie, nie, on się ma 7 kombinacji, z czego 5 mieszkalnych, a 2 garaże. Ale to parter plus 4 jest. Tak, nie, parter plus 4. To jest to piętro. Nie. Każda kombinacja, drugie piętro, nie, parter, to jest piętro, że... Mateusz, okej, to lokalnie rzecz biorąc 4 piętro, tak. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś tam... Nie ma. Przystąpimy do procedowania. To jest za poparciem 493. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo.